Witajcie wszyscy serdecznie w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku Bridżotki. Ze mną jest Torgus, Jestem Siemka. Tumberski Siemka. i Frodo. Cześć, witajcie. I zaczynamy. Gotowy? Ready? O, a nie było Ready? cutscenki? Zaświaty, przebudzenie Właśnie, a pożeracza. kiedy cutscenka? Hello, zawsze No bo my była przed. od razu weszliśmy, prawda, do tej piramidy, więc ona była w poprzednim odcinku. Aha, no może, może. Nie Może. skaczemy już z tego naszego No to oszukała go, jak sterowca. zwykle. Będzie No to jazda. będzie jazda. Tak, ja tu oczekuję samych Słuchajcie, byków. mamy nowe moce. Może Tak! O! możemy sobie kupić. O, jest cutscenka. Na Bridgetka oczywiście pierwsza musiała Ona jak zwykle wyskoczyć. musi ryk. Ja się wywaliłem całkowicie. Ostatnia wskoczyła, pierwsza wyskoczyła. No widać, że to. O Jezu, co wow. to ma być? Udziwnienia. Ej, ale pokażcie Udziwnienia. mi tą Chyba to seteki jest całą. duat, nie? Bierzcie sobie potki, zobaczcie potka. Ale nie ma czasu. Tutaj co to jest? Nie widzę nic. A stałe. Aha. No ale aktywuje się to? Gdzie macie potki? No leżała tam jedna. A jedna, wow, super. Okay. Cztery osoby, jedna potka, sporo. Boże, jakąś snajperkę. Tu też są jakieś takie do zbierania rzeczy, czy już nie ma chyba? Jak to wygląda? Nie, nie ma nic. Nawet konopów żadnych, nie ani... można tak grać, by znajdzie. Ani kotów, nic. No no dobra, ładnie. to chodźcie, Znaczy ciśniem. będzie pewnie jakiś Idę bossik, na... nie? Ładna ta ściana. Ja chcę zobaczyć tą lasencję całą, która O nam co tu tu się uprzykrzała wydarzyło? życie. Co ta moja mi daje raka, mam dość. Yeah. Jezu! Armaty. Ej, ale fajnie to wygląda, zobaczcie. Tak lewitujące takie skałki, nie? Floating Island. Floating Island, dokładnie. Tam jest potka. Ale... Po drugiej Widzę, stronie. że Tumberski przygotowany. Oczywiście. Dlaczego mi niebieskie kule nie spadają? Ja muszę moc zobaczyć, jaką mam nową. Właśnie, żebyśmy chociaż... A Żeby chociaż właśnie! dali wypróbować. No i zabiło mnie. No znowu wybuchło. O, beczek. O Jezu! A nie, to nie jest byk. To jest ten... Co mi wybuchnęło, mogę ja się dowiedzieć? A ty zginąłeś? Tak. Aha, to czekaj, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No dobra, to ja idę. Tam. Idę po niego. Ale... A co tam na samym początku? O Boże! Tak. Zaraz to robi spadnie przepaść. No. Dziękuję. Dawaj. Nacisnę go, ale... Ja o kurwa! Jest! Dawaj, aktywuj. Czy ktoś rzucił tu granat? Oczywiście, że tak. Dobra, teraz plecki. No ale on jest z przodu. Dobra, teraz od tyłu go! Ale on jest taki trochę dziki. Ale bierzcie go od tyłu. Byka od tyłu jeżdżę. Byka od tyłu? Dajesz byczku. O, o, dawaj, dobrze. Dobrze żarło. I zdechło. O, pieniądze, dziękuję. No dobra. No. I teraz czoło. Ale ci przyjumał. No właśnie, taki drogi. To czemu na mnie? Jeśli się śmieje ostatni, wiesz? Nie mogę mu trafić w czoło. Tam, no. Ładnie poszło. W ogóle widzicie ten wir tam na niebie? Masakra. I my tam pewnie musimy dojść. No musimy. Jest portal. Portal? No tutaj, tylko wiecie co? A jak tutaj zejść o tu? Tam była skrzynka chyba, nie? No właśnie tu jest skrzynia, jak tu zejść? Skrzynia i podka tam jest. A może zaraz następnie gdzieś? A może tam niżej następnie, no bo tu się nie da za bardzo. Chyba, że tam następnie dalej, bo tam jest portal drugi. To nie wiem, czy to tak ma być. No nie wiem, no ale tam nie było zejścia żadnego. Chyba. A tu tyda jakaś w ogóle kręcona. O, jesteśmy gdzieś niżej. A jest podka. Dobra, to jest to. Tutaj to jest to? Tak, to jest to. No, no igi. Ktoś, kto nie ma podki? Nie, nie mam. A idą. Idą? No idą. Mumia, mumia. Nie. Dobra, ładnie. Jest jeszcze tutaj coś? Dobra, zaraz mi się mocno ładuje, słuchajcie. O Jezus.
Co, zginąłeś znów? Nie, no bo zasadził mnie z jakiejś tam maczetki. Mam też moc. No, to jest przycisk. Tam są jakieś od zestrzelenia. Tak. Ale jeszcze raz. A czemu one? Aha. Już? Tak. Okej. Okay. Orgos czeka. Sprytni z was śmiertelnicy. Dobra. Będziemy tak się tepać. Fajne to nawet. Boże. Też spodziewałem się takiej, wiecie, wnętrze tej piramidy. Ale to tak jak... No, 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 tak. To są zaświaty. Naboje sobie na to pewnie. Ała! Co? Ta munia jest pogrzana, mam dość. Dobra, jak będzie jakaś większa ilość wrogów, to chcę tą umiejętność. Ja mam jakąś tam burzę. Mam ten. No właśnie, jak to? Aha, taką błyskawicę. Do dupy. Do dupy? No to te dni osoby mogę porazić, tylko... No właśnie bez sensu, więcej, nie? Coś. Lepsze by było takie obszarowe. No. Aha, dobra, idziemy dalej. No jak nie ma kotów, nie ma kanop, to może lecieć. Mhm. O, jakaś wyglądania. Wygraliście Torgus z Akaszą. Fader of Ma. A, no, pierwszy custom z Akaszą chyba, nie? Tak, tak mi się wydaje. Pozdrawiamy. Zdrawiamy. Znalazłem przycisk. No jest tam. Jeszcze jakiś chyba musi tu być. Jest na D. Jakaś kula tu jest, ale... Nie, tu nie tylko. Ale tu nie ma aktywnych przycisków. Nie, ten pierwszy w ogóle nie został aktywowany. Oho. Cały czas się świeci. Ten na wejściu. No i teraz jest tutaj, dobra. O, i teraz jest ten tutaj. Następny, no. Tutaj. No, teraz no tam. I tu się otworzyło. Aha. Kasa. Potka. Ile hajsu. Potka. Jak ktoś chce. Lovely. No, bierzcie. Jakieś poczytanki. Poczytanki też mam. Gdzie poczytanki? A to co to jest? Aha, nie mam nawet pieniędzy na to. A co to jest za złota skrzynka? Słuchajcie, macie potki? Ja mam. Za tysiąc aż... Boże. No dobra, to ja stoję przy lodzie. Będzie jazda jakaś, tak? Będzie. No, tam jest arena. Będzie, będzie. I co? Może koniec. O, jaki tron! To jest myślałem, że jakaś ładniejsza. Ona była już, nie? Tylko jak taki dół. Tak? Aż tak. O mój... Ja nie chcę krokodyli! To jest krokodyl? Nie, to nie jest krokodyl. No tak. Okej. Okay. O Boże. Na niego jest pewnie sposób, wiecie. Ale dlaczego we mnie od razu? Są jakieś takie gęby. Gębę mu trzeba strzelać w ogóle, bo na czerwono było. Tak? W ogóle trzeba strzelać w niego, bo mu się ładuje ten pasek. O jest, jest, rzeczywiście. Coś. Ale to mu się ładuje szału. To nie wiem, czy to dobrze. Może go trzeba rozwścieczyć właśnie, czy tak? Coś? Nie wiem. Gębę mu strzelam. No strzelam. Gębę czy w ogóle wszędzie można. O kurna! Ale mnie zjechał. Ale słuchajcie, szał... No i trochę mu zeszło, to nie rozumiem. Co mu zeszło? Ale co zeszło? Nie. No... O to wzrasta. Ale beznadziejna ta moja moc. Ale wiecie co, chyba w oczy trzeba. Bo jak strzelam w oko, to... On się zasłania w ogóle. No bo jest jego pasek, no to ja nie wiem. No jest, ładuj się cały czas. Oko, oko, słuchaj. Otóż maciuro. Oko. Nie mam przecież leczyć. Nie, bo mnie tu atakują jacyś. Tutaj łażą. A to nie tak łatwo w to oko trafić. Dużo potek strasznie, nie? Dookoła. Ale to podejrzewam, że to zaraz będzie jeszcze krótsza jazda. No kurde. Tyłem się ustawił, czuł. No bo ja jestem tutaj z... Z Frodem po tej stronie. No nie mogę w niego trafić, no. No dobra, jest. Co teraz? No i teraz dostaniemy... Teraz dostaję obrażenia dopiero? W oczy, tak. Oczy, oczy. Teraz jest, nie wiem, jakiś dialog tam. Boże. O Boże!
Ej, jest napisane na dole, czy nie, wykorzystamy ten szał w nasze... Na naszą korzyść, o. To on może musi walnąć na przykład w tą kolumnę, która tak się świeci na niebiesko, nie wiem. No to się chowajmy za tym. Jest taka niebieska, nie? Jest. No i on tam atakuje niby. No. Ale nie zniszczył jej. No nie, nie zniszczył jej. Nie wiadomo co chodzi. Nie, on jej nie niszczy, no atakuje tu i co? A tu jest też taka dziura w ścianie! Może to musi rozwalić. Tu gdzie ja stoję. Słuchajcie, może ten tron musimy na niego zrzucić? Wygląda też trochę. Rozwalił to? Nie. Boże, jak on ma oczy. No są zajebiste. Zobacz, Tumberski, tu są jakieś drzwi. No są. I ale nie, tam jest jakiś skarbiec, dobra. Nie, celuję w te oczy, ale nic, kompletnie. Teraz nic, no. Ale tu jedną kolumnę jakby rozwalił. Rozwalił coś, owszem. A tam se siedzi na tym tronie. Dobra, jakiś film. To źle czy dobrze? No, to chodzi właśnie te drzwi, tak myślałem. Stałem przy tych drzwiach, ale nie chciał w niej wycelować. Nie wiem, jakim sobie wycelował nagle. Co, on w ogóle nie słuchał jej? No patrzcie, co ona robi. Razi go. Ona go gista. Robi mu dobrze. Robi jak natlap. No i gdzie to się otworzyło? Niby zamknięte znowu mam. No tutaj ja mam otwarte. A to coś. Po drugiej stronie. Wymaga obecności wszystkich. No to biegniemy, okej. Okay. Były dwa jakby takie przejścia. Okej, okay. To jedno się tylko otworzyło. Weźmiemy sobie potę. Wszyscy mają potki? Mam. Ja nie mam. Ja nie mam też. A czemu? Tam były jeszcze. To może mogli się wziąć sobie. O, tu też są. O, tu no, są, spoko. Jesteśmy o Jezu, wyżej, skórka! Tak? Będzie. Skórka! Dobra. To trzeba w to strzelać, czy jak? Nie wiem, strzelam tą kulę, bo to tak wygląda jakby... Ona w ogóle sobie z tematem nie radzi. Chaos panuje tutaj u niej. Troszkę. Dobra, teraz z nią. Nie ogarnia kobieta. Seteki. Teraz ją gisnę moją mocą i się skończy. Chyba tylko ją trzeba strzelać po prostu. Chyba tak. Ale ładnie jej życie schodzi, więc spoko. Chyba no właśnie filar rozwaliła. Szkoda, bo na to się. I treć. A wow! Tak nasze drzwi. Okej, jakaś druga faza. Faktycznie to ona była, bo to jest ten duszek jej, okej. Okay. Patrzcie, ona się ładuje czy co? Żeby ona się nie uleczyła, nie? Nie, no i ładuje się chyba. Nie ma ładowania, nie ma ładowania w tej grze. Nie no, skończyła mi się amunicja, gdzie jest plecak? Dawaj się znowu. No jak ją dawać? No strzelamy. Strzelamy dalej, bo znowu można. Tak. Muszę się uleczyć. Ej, prosta ona jest. Ale to pewnie jest wkurzyło. Jedna z faz. A, no rozumiem. Że będzie jeszcze. O kurwa. Jezu, czy ja muszę to ładować? To ładowywanie teraz. Jak ona się wydziera, Boże. O, nie mam amunicji, dobra, to jest. Przeszkadzają mi te mumijki tu. No mnie też, popychają w każdej strony. No już niewiele jej zostało. No dobra, wolno. O Boże, nam się źle ruszać. Pixel ma. No, mówiłem, nie? No. To nie będzie takie łatwe. Czy nas wyzywa? Boże, dostała w dupę i jeszcze wyzywa. Myśl jeden aktywuj, o co chodzi. A, no moc mamy naładowaną chyba. Do fulla. A co to aktywuj? Faktycznie. Fajne. Tak, mamy ten amulet teraz naładowany, nie? No tak. No i teraz tu chyba musimy stanąć, tak? No ale to nie działa. Nie mogę na to wejść.
Jak to chodzi? A może stańmy przy jednej kulce wszyscy, nie wiem. Ja no nie wiem. Nie, to było tylko po to, żeby się naładować. No to no dobrze. Mam tu tak same mysz, jeden aktywny. No właśnie ja tak samo. O, teraz, dobra. Boże. No to niech następnie ładnie. Potka, biorę, bo ja nie mam. Okej. Okay. Uzupełnij amunicję. Skrzynka tam jest w ogóle. Ach. Co to było? No Frodo mi zajął mało. A tutaj masz jeszcze jedną taką, tylko musisz wydać 1000. No nie, na pewno, super. Taki to nie chcę. Wydawaj teraz, już nie ma... Nie, bo ja chcę wygrać w tej... Ja chcę mieć pierwsze miejsce w tej finałowej misji, no hello. Jakie pierwsze? Nie będzie tak. Będzie tak. Czegoś takiego. Proszę was. No i co, znowu no to? Nie, no nie, tak i zobaczcie, teraz będzie kolejne przejście takie do rozwalenia. Tu. No. Boże. Już życia nie mam. Tu jest spotka jakieś coś chciało. Są, no, są. To ja Jezu, on robi dziwne rzeczy teraz. Jezu, jakieś dusze tu latają. Ja wcisnam E. Gdzie jest to życie? Żyga. No te zombiaki to jest po prostu dramat. Nie, no nie umiem w to oko mu wycelować. Do tupy jest to piorun, jak nie stworzyłem punkt. Jezu! Dalej. Jezu, nie wceluję, no nie dam rady. Zadzia dostał jeszcze ten tu przy las. Nie, ja mam zeza, nie umiem to oko. No tu kładzi. Aha, te pioruny między sobą też działają, dobra, no to nie jest tak słabo. Dobra, dobra, maszą. Stawajcie przy drzwiach. Tu gdzie Sylwek, no. Jest. Tu. Rozwalił? Nie. O, rozwalił, tak. Dobra. Mhm. Ej. Co, znowu go będzie tam prądzić? Prądzić? No ta seteki, tym swoim kosturem. Tak. Doprowadza go tam do porządku. W ogóle nie pomaga. No. Muszę robić co chce. O, pota, biorę. Potka, ja też. No nie, no i zabrali mi po. Aha, no nie wiedziałem, że chcesz. Nie no, spoko, tam była jeszcze i dalej, ktoś też na dole też są jeszcze. A, są? Tak, tak, jeszcze są. Czekaj, nie widzę. Nie tu, tam jak będziemy na dole, to tam... A, szedłem przy tym tym. Tak. Chyba, że chcę... No nie, zmienię. Nie, nie, dobra. Na razie mam full. Ja się muszę uleczyć. Okej. Okay. Leci ta zdzira. No idzie, idzie pewnie znowu. Dobrze, ci idzie. Zaś będzie darła mordę. Aha. No. Te same moce, czy jakieś inne? O, coś innego chyba. Ciekawe, czy to dwóch, czy o, jest jakieś pioruny! Ale no, dobra, schodzi ładnie, dawać. Aj, bo te tu przyłażą jeszcze. Kurwa. Dobra. Jezu, jakie pioruny. No mówię właśnie. Dobra. No i już. Są taka niewidzialna. O Boże, no boję. Gdzie ten plecak? Też się ładuje. Coraz więcej. No, niewidzialna jest. No bo na razie nie tutaj rozwalić. Pokonaj... Aha. Nic nie słucha, babo. Dobra, można znowu w nią. Jezu. Już nie ma jak ruszyć na tym środku. Ała! Wow. Piątka. Teraz ginę. Piątka. Awaryjna piątka. No. Gdzie jest Ammo? Ja chcę plecak.
Jeszcze oni tutaj na tych słupach są. Chcieli? Są u góry, no. O Boże, co to dają? Wow. Ja też. Ale jest ciężej teraz, nie? Niż wtedy. Trochę gorzej jest. Ciekawe ile tych takich faz jest, nie? No. No myślę, że jeszcze jest jedna, nie? No. Tak do trzech razy sztuka. Kurde. Dobra. No. Co, zabita? Mam nadzieję. O, proszę, zjeję. Zażarę ją? O Boż! Zestrzel królową w paszczy. Dobry skurczysynu. Aż mu nosem poszło. Trzeba jeszcze go będzie zabić na koniec, czy nie? Tak on zmutuje? Nie zmutujesz, myślałem. To nie Resident Evil. Ona jest w nim teraz. Jasna dupa! I co, koniec? Niemożliwe. Poprzedni odcinek był gorszy niż ten. No? W sensie trudniej było. Speaking of which. I've worked up quite an appetite. Who's hungry? And so we leave our heroic chums to their richly deserved repast, bringing this rollicking good yarn to an end. For now, join us next time for yet more terrifically terrifying tales and sensationally exciting stories of the Strange Brigade. No ale co zapowiedziane, jest coś kolejne? No właśnie chyba nie, znaczy ja nie słyszałem nic. Nie, ale mogliby nie. Zrobić drugą część, bo mi się to podobało, naprawdę. No mi też, ale do jakiegoś momentu, bo już później jest zmęczenie materiału. No to przez to samo jest. Ładne te wszystkie plenery, to fajnie to wszystko zrobione, te potworki, coś nowego, ale no nie dlatego cały czas to samo. Dlatego taka krótka jest ta gra, bo jakby była dusza, to by już no nie, naprawdę męczyło. Tak, było tak, męczyło. Więc te 9 misji, tak 9 było. 9. No, było tak w sam raz, myślę. Brak pomysłu na grę, niestety ją trochę obniża. No, obniża te zagadki potencjał. Też takie wtórne, nie? Że za każdym razem to samo się robiło. No. Początek fajny, ale później... To już były tak. Te same zagadki praktycznie, tak, nie? Tak. Kalka każdy poprzedni. No ale ogólnie mi się przyjemnie grało. Tak, ogólnie też. Tak. No i przepiękna, ja chcę takiego tak, Tomb Raidera, graficznie naprawdę. Graficznie fajnie. Graficznie wymiata. I te bossy prawda. Też były ciekawe. Nie mówię o tych byczkach, ale o tych takich na przykład ten z tą laską, ten taki posąg co ożył, nie? To fajnie to wyglądało. I że na każdego bossa był jakiś sposób taki, nie? Inny. No. To było fajne. Tam Sylwek coś mówiłeś, że jest jeszcze jakaś taka inna na podobne, tak, coś takiego. Tak, to są twórcy, ewidentnie ci sami. Oni tworzyli Sniper Elite i Zombie Army Trilogy. Bo ja czuję po prostu ten sam klimat. Ci sami wrogowie, podobna mechanika. Więc polecam. Jest Sniper Elite, to też jest chyba... Muszę się dowiedzieć, że to też kooperacja czteroosobowa, ale na pewno Zombie Army Trilogy też jest to czteroosobowe i identycznie. Mówię o tym, bo może się skusimy i zobaczymy, może tak, to jest takiego. To jest to samo. To jest to pójdziemy samo. Na jakiś taki skład taki sam i zagramy coś podobnego. Dokładnie. No, niech wyrażą widzowie, co oni o tym sądzą. Tak, dajcie znać jak to, w komentarzach. Jak wy to odbieracie, czy fajnie się oglądało. Fajnie się słuchało tych naszych pierdół głupot. O Boże, nie tam połowa do wycięcia. No to już za późno. Już za poszło w eter. Ale powiem, że tak, bardzo fajnie się przechodziło tę grę. Samemu nie chciałbym się, powiem wam otwarcie. Nie. Ja bym to odłożył pewnie w połowie jak wcześniej. Jasne. Ale z taką ekipą, no, dla śmiechu, dla jaj. Dokładnie. Dla Lodzia i innych... Dla Bridgety przede wszystkim. No. Zrobiliśmy to dla Bridgety. Boże, dziękuję tak zniszczyliśmy. Ja wam bardzo dziękuję, tak. Fajnie się grało. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Co, do następnych naszych jakichś serii. Dokładnie. Do następnych. Pa.